Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladhis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gier na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj Aliens vs. Ghosts, które nie wiem, czy wyszło pierwsze, czy wyszło po, jeśli chodzi o grę, którą ostatnio wam prezentowałem na kanale, czyli takie małpki, w sensie Balloons TD w 3D, bo ta gra wygląda bardzo podobnie. Lewy górny róg, mamy logo, tam jest tak samo, jest play, exit, tak samo w tych samych miejscach, wersja, kredyty, rozdzielczość, wszystko jest tak samo, więc na razie mamy mapę Graveyard, czyli oczywiście cmentarzysko, i wygląda to bardzo podobnie, bo chodzi się tak samo, powiedzmy bardzo płynnie w 3D. Wydaje mi się, że coś z chodzeniem jest nie tak, bo postać się zatrzymuje chwilę dopiero po mnie jakby. Pod R zaczynamy rozgrywkę. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to wygląda. Mamy duszki, które oczywiście chodzą za nami, nie są zbyt super inteligentne. Co prawda tu nie mamy żadnego sklepu, jeśli chodzi o to, co prawda kupujemy. A, pod tabem możemy kupować na bieżąco, czyli mamy tak. Mamy żołnierza, o kurde, to jest całkiem nieźle rozbudowane, szczerze mówiąc. Mamy bombera, tu bardziej mi się podoba to, te upgrade'y wszystkie. Mamy mastermind, dobrze. Mamy kolejną rzecz, czyli elektryk. Jakieś kule, moce, jakieś kamehameha i tak dalej. I mamy UFO, no to tak, jeśli chodzi o start, to myślę, że zrobimy żołnierza. Armed with faster firing gun. Potrzebujemy 200. Mamy 80 fal również, jeśli byśmy potrzebowali, proszę bardzo, cyk. Czyli strzelamy tylko raz na jakiś czas. Przechodzimy sobie te rundy. Tutaj też nie widziałem czegoś takiego jak w tamtej grze, czyli Apes vs. Helium. Nie widziałem opcji pod grania na podwójnych pieniądzach, więc zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Pytanie też, czy z czasem będą jakieś lepsze te wszystkie duszki, czy nie. Widzę, że ktoś właśnie wpadł chyba na pomysł tego Apes vs. Helium na zasadzie zrobienia tych małpek i z tego był w stanie zbudować swoją własną gierkę, jeśli chodzi o to. Całkiem fajne. Dobra, możemy kupić nasz pierwszy upgrade, który daje nam szybsze strzelanie. Drugi, strzelamy 35% szybciej. Dobra, i możemy też trzymać lewy przycisk myszy. Nie musimy jakby tutaj jakoś strasznie myśleć nad tym. O Jezus. Haha! Aha, ja mam 5 zdrowia, taką to rozumieć. Czy jesteśmy kosmitami, którzy walczą z duchami? O, są lepsze! Tak jak w balonkach są zielone, proszę bardzo, duchy. I dzięki czemu... Czy to się przebija przez kilku przeciwników? Tak mi się wydaje, że się przebija przez kilku przeciwników. Zgiń i zgiń, dobra. 186, to kosztuje 500, więc jeszcze trochę. Nie możemy też chyba inwestować w nic, co jest w stanie nam przyspieszać pieniądze, nie? Ale duchy są na pewno w miarę szybkie. Kurde, powiem wam, że przez te pomniki będzie mi ciężko to zrobić. Naprawdę będzie mi ciężko to zrobić totalnie. Nie wiem też, czy te świeczki są tylko elementem jakby wyposażenia tej mapy, czy jak to będzie miało wyglądać, szczerze mówiąc. Czy dostajemy też, za każdy strzał też dostajemy jeden punkt. Więc trochę to zajmuje. Na środku mam jakieś drzewo, muszę się rozejrzeć, czy mogę zainwestować w coś, co da mi więcej pieniędzy w czasie. Bo jeśli jest zrobione na zasadzie właśnie tych, z tego wychodzą duchy. Czy przy tym drzewie na przykład mogę coś kupić? Czy przy tym? Chyba niespecjalnie. Wydaje mi się, że nie mam opcji robienia upgrade'ów w coś innego. A bo są jeszcze ścieżki zablokowane, czyli to będzie. Możemy też sprzedać wszystkie nasze klasy. Dobra, zaczynamy w takim razie, niech będzie. Wydaje mi się, że najlepiej się trzymać w jakimś z rogów na początku i po prostu sobie strzelać na dystans, a jak się zbiorą duchy, to sobie pójdziemy. Okej, za każdym razem też dostajemy pół zdrowia. Na razie możecie się nazbierać minimalnie i strzelam sobie w jedną grupę tak naprawdę, proszę bardzo. O. I teraz jest przyjemniej. Można was trochę kajtować przy tego. W jednym kierunku jest nieźle. 380, więc po tej turze, czy rundzie, to się chyba też nazywa runda, ale nie jest napisane. Czcionka jest jakaś taka dziwna totalnie, taka mało duchowa bym to określił. Bardziej duchy mi się z takim Halloween kojarzą, czy czymś takim, a tu nie. W ogóle gra jest na Steamie, więc jeśli chcecie, to chyba 18 zł gra kosztuje i można sobie oczywiście ją zapewnić. Widzę też, że leczę się po każdej turze. Właśnie, czy ja mogę jeszcze napójść na bombera? Nie, już jest zablokowane, więc spoko. Więc kupujemy firing faster, 35%, szybciej strzelamy. Tu jest shots move faster and can pierce. A, czyli tutaj strzelamy jeszcze szybciej i strzelamy przez 4 duchy. No, teraz strzelamy zdecydowanie szybciej. Teraz jesteśmy w stanie jeszcze szybciej to wszystko wykańczyć. Więc realnie chodzimy tylko w kółko, przynajmniej dla mnie to jest taka strategia. Chodzenie w kółko i strzelanie, bo na razie... O, już są jeszcze lepsze niebieskie duchy. Proszę bardzo. Ciekaw jestem, czy będzie jakiś system achievementów, czy ta gra będzie rzeczywiście upgrade'owana, bo w chwili obecnej to wygląda tak, jakby była na zasadzie... Wpadłem na pomysł...
i może kiedyś ją zupgrade'uję. Że ktoś tak do tego podszedł. Ale zobaczymy, zobaczymy. Wiadomo, do zrobienia gry też jest potrzebne trochę czasu, żeby sprawdzić te wszystkie koszta, żeby zrobić jakieś tam, nie wiem, animacje, modele i tak dalej. Co prawda na razie my zarabiamy bardzo mało, bo mamy 200 tylko. I nie widzę siebie, który zrobi tu jakieś super dużo upgrade'ów w tej grze. No ale może ja się nie znam, szczerze mówiąc. Więc całkiem śmiesznie. W momencie, w dniu w ogóle, w którym oglądacie materiał z tej gry, również pojawił się materiał z gry Apes vs. Helium, więc jeśli chcecie zobaczyć, to tam za pomocą takiego wspaniałego, nie wiem jakby to nazwać, takiej gwoździarki, która strzela, również bawiłem się w grze bardzo podobnej do tego. Ale jeśli chcecie więcej odcinków oczywiście z tej gry, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, by widzieć oczywiście więcej takich filmów na bieżąco, a będzie mi oczywiście bardzo, ale bardzo miło was tutaj gościć. Chyba, że... O Jezus, ale dostałem. Czyli nie można się zablokować w rogu. Ale można skakać, to jest ten plus. Więc mój odruch skakania jakoś zadziałał. Chociaż tyle. Dalej za mało pieniędzy. Ile kosztuje kolejny upgrade? 700! Dobra, to za dużo zdecydowanie. Więc tak to wygląda, powoli idziemy sobie... O, już są żółte, czy tam złote, jakby to określić. Powoli idziemy sobie w kierunku 100 tysięcy. Zobaczymy tak naprawdę... Boże... Jakich 100 tysięcy? Miliona, bredzę już. Lecimy powoli w kierunku miliona. Zobaczymy, czy uda nam się to w ogóle kiedykolwiek wbić. Może na przykład za 700 milionów miesięcy. To też jest jakiś wynik, nie? Prawda? 8 na 80. Ja naprawdę czuję się, jakbym w nie kosmitów grał, tylko w tego. Chyba, że to jest obcy na zasadzie... Też nie no, obcy bardziej... Obcy kontra Predator. To taka czcionka już mi bardziej pasuje. Ale my, mi się bardziej kojarzy, że my jakby po stylistyce tej gry... Po tym, jak to wszystko wygląda, to bardziej bym powiedział, że jesteśmy takim super słodkim kosmitą, który walczy z jakimiś głupimi duchami, śmiesznymi duchami. Bo realnie te duchy to tylko latają, nawet nie mają za bardzo animacji, więc ciężko stwierdzić, czy to są tak naprawdę duchy, ale no. To są super pradawne duchy naszych dziadów i pradziadów, które chcą mnie z jakiegoś dziwnego powodu zjeść, bo jestem kosmitą. Jakby pierwszy raz kosmitę widziałem. Chociaż w sumie ja pierwszy raz widzę duchy, bo wcześniej ich nie widziałem. Dobra, nieważne, to są tylko teorie, okej? To są tylko teorie, a nie praktyka. Dobra, mogę ulepszyć. Dobra. I przebijamy czterech naraz. Teraz co sobie myślicie, że kurde dajecie radę? Nie, proszę bardzo, przebijamy cztery duchy naraz. Tylko kolejny upgrade kosztuje 1500. I... strzały zadają plus jeden obrażeń. Czyli będą zbijać dwa poziomy, tak mam to rozumieć, tak? O Jezus, co się... Jacy szybcy kosiarze jacyś. Jezu, ja się zastanawiałem, co się dzieje. Czy ja was... Czy wy sami giniecie? A ja nie dostaję za was pieniędzy. Co to jest, jakaś specjalna runda? Tam jakiś szary idzie z tyłu. O co chodzi z tym szarym? To jakiś... A on spawnuje! Aha! O kurde... A ja nie jestem w stanie aż tyle mu zrobić. O kurde, to jest jakiś test totalnie w tym momencie. Ile muszę w niego strzelać, żeby on zginął? To jest moje pytanie też. No jakby trafiam go chyba cały czas, bo przebijam się przez cele, ale... To już inna kwestia. O kurde, dwóch kosiarzy wyszło jakiś. Z wami co? Gincie. Jakieś demony, co jest? Duchy szare, co się dzieje? Ile poziomów tego? To jakiegoś bossa dostałem w tym momencie? Dobra, to jest co najmniej dziwne. To jest co najmniej dziwne. Totalnie się tego nie spodziewałem. Wow. Jakieś w ogóle wyszły czarne, czerwone. Te żółte to rozumiem. Myślałem, że coś wyjdzie, nie wiem, o jeden poziom wyższego. A tu kurde, 17 poziomów wyżej. Nagle poznałem 17 innych kolorów duchów. Ja nie chciałem. A tam jeszcze jeden, myślałem, że jeszcze jeden kosiarz idzie, ale nie, całe szczęście nie. Dobra, teraz już jesteście easy do zrobienia. Pek, 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 jest. Uff, 400 coś dostałem, a kosztuje 1500. To dalej nie jest zbyt dużo. Dobra, teraz już idą zwykłe, które znam. To jest bardzo dobre. Proszę bardzo. Czyli tak, będziemy zbijać im pewnie dwa poziomy, więc jak teraz z różowego robimy żółtego, z żółtego robimy niebieskiego, z niebieskiego robimy zielonego, z zielonego białego i tak dalej, to teraz będą dwa poziomy schodzić. Czyli z różowego nie będzie się robił żółty, tylko od razu niebieski. Z niebieskiego nie będzie się robił zielony, tylko od razu biały. Więc jakby okej. Więc teraz jakbyśmy dostali po różowym jeszcze jeden poziom realnie jakiegoś, na przykład, nie wiem, powiedzmy, jaki tam był. Fioletowy, powiedzmy.
No to fioletowy by od razu schodził też dwa poziomy niżej. No, tak to będzie wyglądało wszystko. Moje zdrowie też ok, widzę, że się odładowałem. Nie jestem pewien, ile w tej rundzie, gdzie straciliśmy bardzo dużo zdrowia, się odładowało tego zdrowia. Ciężko stwierdzić, szczerze mówiąc. Tutaj oni za bardzo nie są w stanie skręcać. To jest ten plus. Nie można sobie stanąć w jednym miejscu, postrzelać chwilę, pyk. Cyk, zmiana znowu kierunku. Trochę wydaje mi się, że mapa jest za mała, że mogłaby być troszeczkę większa i bardziej urozmaicona. Jakieś przejścia, skoki, możliwość stanięcia gdzieś, bo na razie to, no, robię typowe kółka, nie? Dobra, jak z moimi pieniędzmi teraz? No, a tam stówkę za każdym razem, więc myślę, że jeszcze jest dwie fale, zanim kupimy sobie kolejny upgrade, bo pod nim już jest jakaś broń, jakiś plasma gun, więc to już kolejna kwestia. Co z wami? A wy jesteście podwójne, wy jesteście złączone! Aha, i z was się robią dwa. Ale jesteście łatwiejsi, bo w sensie, o ile rozbić was jest trochę gorzej, to te pojedyncze już giną na hita, więc to nie jest większy problem. Tym bardziej, że strzelam i tak przez dwóch. Ciekawe jestem, jaka jest najlepsza tutaj strategia. W sensie, w co inwestować pieniądze, żeby jak najszybciej ich rozwalać na początku. Mamy też 13 rundę, a zaraz będziemy w stanie, myślę, na 20 znowu dostać jakiegoś bossa. To są podstawowe. Podstawowe? Podstawowe. Dlaczego dostałem podstawowe? W sensie, ja wiem, że czasami... Aha, teraz wychodzą lepsze, dobre. Wiem, że tak samo jak w Apes vs. Helium, czasami było tak, że dostawaliśmy... O Jezus, ale mnie wystraszył. Come on! Ale mnie wystraszył, nie spodziewałem się. Tak jak w Apes vs. Helium, czasami dostawaliśmy fale po jakichś naprawdę trudnych balonach, dostawaliśmy jakieś takie totalnie podstawowe balony. No czemu nie? Ale tu widzę, że niewiele tego wszystkiego jest. Większość z nich jest biała po prostu. Dobra, skręcimy sobie teraz tutaj, żeby było wygodniej i nice. I można stanąć, i można działać, i strzelać w przeciwników. No, po tej fali powinniśmy dostać możliwość kupienia tego lepszego. Jeszcze nie, jeszcze brakuje. Plasma shots, no, potrzebujemy jeszcze trochę. W trakcie będziemy w stanie kupić. Mógłbym też tutaj tak po prostu strzelać i w nich strzelać. O, siema. O was właśnie była mowa. I o was, i o was. Czy zaraz będą... Tak, znowu wychodzą zielone. Dobrze, czyli to po prostu trwa z turą jakby. Tu nie ma nic. I 1500 plasma gun. Wow! No i teraz dwa poziomy zbijamy na raz. Cyk. No teraz to już was nie ma, proszę bardzo. Zaraz sobie zupgrade'ujemy jeszcze bardziej i będziemy lepiej mieć. A kolejne koszty ile? 3200. 3200, come on. Jakaś totalna masakra. A kolejny? 4100, czyli strzelasz jeszcze szybciej. A na końcu it can't be bargained with, it can't be reasoned with, and it will not stop forever. Czyli Manhunter totalnie strzela za 28 tysięcy. Ale nie widzę tu opcji zrobienia czegokolwiek. A, można kupić UFO, które strzela też z nieba. Okej, czyli to jest takie trochę coś pasywnego, niech będzie. Mastermind zablokowany, ten zablokowany. I ten też zablokowany. Ale nie widzę żadnych innych opcji, więc nie możemy tak naprawdę kupić nic sensownego. Nie wiem, czy będę w stanie aż odzbierać 28 tysięcy, bo patrząc na to, jak mało zarabiam, to raczej nie będę w stanie. Pum, pum, pum. Chyba, że na bossach będziemy w stanie zarabiać bardzo duże kwoty. To istnieje taka opcja. Ale no, tych zielonych teraz ściągamy na hita. Jak tylko ich dorwiemy, to ściągamy ich na hita. Bo zbijamy dwa poziomy, więc... To nie jest jakiś większy problem. Dobra, skręcimy sobie leciutko. 400. Zbieramy... Zbieramy jeszcze raz. Ile? 3200. Wow. 3200. Dajcie mi odpocząć po prostu. Od razu. Kolejna. Musimy lecieć wszystkie bardzo szybko. Tu są niebieskie. Niebieskie... O Jezus, jeszcze przychodzą na białe. Więc to już jest troszkę gorzej. W sensie niebieskie obecnie są najgorsze. Te potrójne poziomy, czyli pierwszy, trzeci... Piąty będą obecnie najgorsze dla nas, bo będziemy musieli podwójnie do nich strzelać, ale no. Coś za coś, nie? Przynajmniej dostaniemy jakieś tam pieniądze za to. I będziemy w stanie zupgrade'ować swoje bronie. Proszę bardzo. O, o 690. Nie no, powiem wam, że idzie to w miarę w tym momencie. Jakoś tam idą te pieniądze. Co prawda, żałuję, że nie ma właśnie takiej inwestycji na zasadzie zainwestuj w banany i nie jesteś w stanie zarobić zdecydowanie więcej, ale no to już inna kwestia. No, różowe są też problematyczne, bo z różowych robią się niebieskie. A z niebieskich robią się białe i dalej żyją. Czy to jest wszystko? To jest wszystko. Mamy jeszcze szare. Nie wiem czemu szare... Chyba, że szare to mają być niewidzialne, tak jak w balonkach. To jest też bardzo dobre pytanie. Bo tak oczywiście może być. Jeśli
to byłyby szare, czyli niewidzialne, to chyba nawet nie ma upgrade'u, który byłby w stanie mi ich lepiej pokazać. Po prostu mają być ciemne, żeby były po prostu ciemne, żeby ciężej było mi je zobaczyć. To jest również... co jest śmieszne? A, z nich się robią dwa żółte. Dobra, rozumiem. Spokojnie, muszę jakoś sobie przejść. 19 runda, więc po niej powinien być w teorii boss. Nie stać mi też na upgrade przed bossem, więc będzie śmiesznie. Będzie bardzo śmiesznie nawet, szczerze mówiąc. Liczę na to, że nie zginę za szybko. Bo jak znowu pojawi się jakiś taki boss, który był, to... Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra. 1400, mamy połowę. 3200. Uwaga, odpalamy bossa. Dobra, pojawiło się coś tutaj, co rzuca w nas balonkami. Tylko to się pojawiło, jedno. Dobra, tylko to jedno się pojawiło. Dobra, jestem w stanie to zrobić. Nic innego się nie pojawiło, więc tylko walimy w to. Jak jestem na jakiś dystans, to nawet nie jest w stanie za bardzo mi nic zrobić. Dobra, znowu rzuca balonami. Czy to... czy ja cokolwiek mu robię? Nie dostaję na pewno pieniędzy za to. Ha. Dobra, rozwalił się. Czyli oczywiście tak to działało. Ej, to ten boss był łatwiejszy niż ten pierwszy. Ten pierwszy był bardziej wymagający. Ja bym tego dał jako tego pierwszego. No, tak ja bym przynajmniej zrobił. 300. No i teraz za każdy strzał dostajemy po 5, po 6. Więc to jest całkiem fajne. Całkiem przyjemne. No i koniec, nie ma was. Ten boss był łatwy. Totalnie, ten, takich bossów mogę mieć częściej. Czemu mi nie dacie na przykład tych żółtych? Żółci od razu by się zmieniali w zielonych. O, proszę bardzo, i zieloni od razu ginęli. Ha, proszę bardzo, byłoby pięknie. Byłoby fenomenalnie, byłbym w stanie zarobić. Już prawie 2000, kurde. Pyk, pyk, pyk. Chcę w tych szarych postrzelać trochę, żeby się rozpadli. Na tych mniejszych, bo żółci będą w stanie od razu w zielonych. Zieloni od razu giną. Bardzo przyjemnie. Dobrze. Cyk. I znowu w tą stronę. Może powinienem w końcu pójść sobie jakby robić kółka w drugą stronę, bo i mi się zakręci w głowie i wam. Więc myślę, że to jest dobra opcja. Więc idziemy teraz w drugą stronę. Będziemy robić progres w tym kierunku. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Rozwalamy wszystkich. Totalnie, totalnie wszystkich rozwalamy. Dobra. Teraz w tym kierunku. Dobrze, jest okej. Zapraszam państwa za mną. Robimy kółeczka i dobrze się bawimy, tak? Dobrze. Wspaniale. Tylko nie znam jeszcze kierunku w tą stronę i nie wiem, jak daleko mogę iść, więc mam nadzieję, że się nie wywalę. 2500. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Cyk, cyk. Lecimy z tym wszystkim. Jest na razie bardzo dobrze. Pyk, pyk, pyk. Chociaż patrząc na to, że teraz zarobiłem, nie wiem, w ile tur realnie? W jakieś 7-8 tur 2000? To nie wiem, jak długo musiałem zbierać na kolejną falę, na kolejne upgrade'y. 3200. To są zwykłe. To są zwykłe duchy. Można je po prostu rozbijać na dwa. O, ale są też podwójne zielone, to też spoczko. Na razie wyjdźcie wszystkie. Na razie... O, niebieskie podwójne też wyszły. O kurde. I żółte podwójne. Ej, to dużo już tego, szczerze mówiąc. Dobra, proszę bardzo, cyk i cyk, do widzenia. No trochę jest tych podwójnych, szczerze mówiąc, ale jak strzelamy przez dwóch, czy... Nie, strzelamy chyba przez czterech, czy to będzie dopiero na kolejnym poziomie? Nie, to już teraz strzelamy przez czterech. Tak, dobrze mówię? Nie. Tak? Tak, przez czterech. Teraz będziemy mieli jakiegoś plazma gnata, nie wiem co to jest. Po prostu jakiś gnat, który strzela plazmą. Myślę, że to jest najlepsze określenie tego wszystkiego. Może nawet jeszcze w tej fali to kupimy, muszę skakać. Bo jest ich naprawdę od groma, totalnie od groma. Tych białych się dużo narobiło też w tym momencie. Pyk, 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 pyk. Uwaga. Jest. Dobra. Bardzo szybko strzela. O! No i to jest przyjemne, szczerze mówiąc. Proszę bardzo, no. I cyk. Na kolejne zbieramy 4100. No to... Usłyszymy się dopiero, jak uzbieram. Dobra, jako że nie mamy jeszcze tylu pieniędzy, ile byśmy chcieli, ale mamy bossa, to stwierdziłem, że wam go po prostu pokażę. Bo znowu widzę, jest to samo, co było, tylko mamy siekierników, ale mamy ich teraz więcej. Mamy ich dwóch, czy nawet czterech. Chyba trzech albo czterech, szczerze mówiąc. Bardzo szybko strzelam, więc jestem w stanie sporo się ich pozbyć, ale oni nie stoją jakby w jednej tej... w jednym rzędzie, więc to jest ten problem, a za tych
Kosiarze niewidzialności nie dostaje niestety nic. Dobra, kolejni wyszli. To tych już możemy rozwalać bezproblemowo. 4100, przypominam, na oczywiście najlepszy upgrade. To znaczy następny upgrade, jakby nie patrzeć. Dobra, najpierw tych sobie rozwalimy i będziemy w stanie kosiarze robić. Tym bardziej, jeśli za rozwalenie tych obecnych dostaniemy więcej pieniędzy. Albo w ogóle dostaniemy pieniądze, żeby móc cokolwiek zrobić. O, bardzo ładnie, kolejny się rozpadł. Nie wiem, ile tam tych kosiarzy jeszcze zostało, szczerze mówiąc, ale mamy już na upgrade, więc spray and pray. Czyli spray to jest jako, że dużo strzelania i modlenie się. Fires much faster. Dobra, no i co teraz jesteś w stanie zrobić? Nic nie jesteś w stanie zrobić, proszę bardzo. Taki poziom strzelania, kurde, ci mogę zaoferować, proszę bardzo. Myślę, że taki żołnierz też jest w stanie bardzo dużo zrobić. Oj, do widzenia. I zrobiona ta fala. No to teraz zostało nam 28 tysięcy Manhunter. Powodzenia dla mnie. Do upgrade'u jeszcze 20 tysięcy, ale mamy 40 falę, czyli połowa dokładnie. I pojawił się jakiś statek, czy jest sam, jest sam. Nie wiem, co będzie robił, ale wydaje mi się, że lepiej to wszystko trzymać na dystans. Ciekaw jestem, w co on się będzie zmieniał. Czy będzie się zmieniał w tych, którzy będą rzucać nas balonami, czy w tych, którzy będą tworzyć te zjawy. Bardziej mi się wydaje, że z niego powinni wychodzić ci, co... A! To był łatwy boss. Szczerze, on nic nie robił. Tak, realnie to nie robił nic, totalnie. Mamy 9000, teraz też, no, jakby więcej się tego pojawiało. Pojawiają się czerwoni, z których wypadają pomarańczowi, z pomarańczowych wypada masa jeszcze innych i tak to idzie, no ale jeszcze muszę uzbierać sporo. Dobra, w takim razie 50 fala. Jest jeszcze lepszy statek, jeszcze większy statek, który leci w moim kierunku. Mamy 27180, więc cały czas staramy się oczywiście uzbierać. Jeszcze 1000 nam zostało do uzbierania. Myślałem, że jeszcze uda mi się uzbierać tuż przed tą falą z tym bossem obecnym, ale nie. Teraz też czymś standardowym jest to, że ci kolesie z kosami idą na nas i oni są już w stanie zrobić zdecydowanie więcej, bo z nich wylatuje masa tych duchów wszystkich. Zobaczymy, ile w stanie to będzie przyjąć pocisków, na jakim etapie już teraz powinienem być rozbudowany i czy coś złego z tego wypadnie. Wydaje mi się, że to jest w stanie tylko mnie dotknąć i ewentualnie zabić na hita, ale ja nie dam się, nie chcę się dać dotknąć przez to. Chyba, że z tego wypadną dwa białe statki. Jakby też nie dostajemy w ogóle pieniędzy za trafianie w to. Więc, o Jezus, cztery. Nie jeden, nie dwa, cztery. O Jezus, to jest totalna masakra jakaś, jeśli chodzi o to. Rozwalenie jednego zajmuje długo. A co dopiero czterech. Ale dobra, może rozwalimy jeden, chociaż odblokujemy coś tam. Dobra, są kosiarze. Właśnie ci kosiarze, to już jest jakiś standard, że oni wypadają. Dobra, zbieramy z was pieniądze, może będziemy w stanie oczywiście uzbierać na upgrade, dzięki czemu będziemy w stanie oczywiście kupić lepszy karabin, przez co będziemy w stanie szybciej rozwalić statki. O, rozwalił się kolejny, bardzo ładnie. Uciekamy tędy. Oni tu idą zawsze na front. Zostało nam ostatnie 700, ostatnie 300. Bardzo ładnie, ostatnie 100. I... tego białego jednego chciałem. Dobra, no, a, dobra, jest, kolejny się rozpadł. Jest, dobra, kupujemy Manhunter. Dobra, teraz nawet się ruszać nie muszę. Do widzenia. Dobra, prawie się nie muszę ruszać, bo się ich zrobiło dużo. Z czymś takim pojawiałem się też właśnie w jednej turze pojawili się też tacy właśnie, o, rycerze jakby. Ale oni teraz też będą schodzić, no moment, no z czymś takim. Teraz to ja uszczędzałem bardzo długo, ale zrobiłem już taki upgrade, że... to jak ten statek, o. Co mi ten statek jest w stanie zrobić w tym momencie? No nie za bardzo, no. Taki statek jestem w stanie już w momencie rozwalić teraz. Bardzo ładnie. No i niestety jedyny minus jest taki, że nie mam już w co inwestować. Jeśli bym chciał w cokolwiek inwestować, to musiałem inwestować na przykład w UFO, że wzywam UFO, które sobie tam lata i o. Strzela. On trafia? Tak, i dostaje po jeden punkt. Czyli musi strzelić 1500 razy, żeby mi się w ogóle zwróciło. A w tym momencie to jestem w stanie sam strzelać tak często i tak dużo, że nie muszę raczej nic zbytnio robić. Co prawda dalej tego wszystkiego jest dużo, ale no, tak to wygląda. Także moi drodzy, ja nie będę kończył tej gry, bo
gardło mnie już trochę boli, szczerze mówiąc. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie grę przetestować, to link macie w opisie. Oczywiście jest na Steamie. Pamiętajcie o Enebie, gdzie jesteście w stanie kupić tańsze gry. Pierwszy link w opisie, ale również tańsze. Do ładowania stawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Trzymajcie się, było do usłyszenia. No i cześć!